Rozpoczynamy obchody jubileuszu 90-lecia tutejszej spółdzielni mleczarskiej. Jak widać, wiele czynników stara się tutaj sprzysiąc nam, żeby jakoś przeszkodzić w tej doniosłej chwili, ale mamy tutaj znacznie wyższe siły, które nad nami czuwają. Za chwilę o tym wszystkim się przekonamy sami. Proszę Państwa, aby nie przedłużać, zapraszam pana wiceprezesa tutejszej spółdzielni zarządu, oczywiście Dariusza Ostrołucha, o powitanie wszystkich gości. Witam serdecznie wszystkich, przede wszystkim na jubileuszu 90-lecia spółdzielni. Przy okazji tego jubileuszu staraliśmy się zakończyć tę inwestycję. Powiem trochę o genezie tej inwestycji. Sama koncepcja zrodziła się w maju 2015 roku. Prace budowlane rozpoczęliśmy w marcu tego roku i na dzień dzisiejszy zakończyliśmy budowę. Jesteśmy jeszcze przed urządzeniem technologii tego magazynu, a więc na dzień dzisiejszy mamy ładną, otwartą przestrzeń. No niestety pani prezes nie zgodziła się na imprezę tutaj. Powiedziała, że lokal bardziej jest odpowiedni na taką uroczystość. Jeżeli chodzi o sam obiekt, 2016 m2, wysokość w kalejnicy około 16 metrów, 32 000 m2 kubatura. Magazyn przeznaczony do mleka UHT, 4,5 tysiąca palet po zainstalowaniu technologii. Myślę, że będzie nam służył na długie lata. W tym miejscu chciałbym podziękować przede wszystkim generalnemu wykonawcy firmy Grafit. Tutaj w osobie pana prezesa Ryszarda Mesa, projektanta Marcina Gwiz oraz pana prezesa Romana Kałuży. Korzystając z okazji, chciałbym również podziękować działowi technicznemu, który zaangażował się bardzo w pracę w tym obiekcie. Dyrektor techniczny pan Zbigniew Neuberg, Stanisław Domagalski oraz Karol Kałuża. Powiem szczerze, jestem dumny z tego obiektu ze względu na jego walory estetyczne, które upiększają ten zakład. Tutaj należą się podziękowania pani Annie Mes, która dobierała kolorystykę i całość tego obiektu. Dziękuję bardzo. Ja życzę miłej eksploatacji tego obiektu. Ja wtedy, kiedy chcę sobie zabrać kawałek sieradza do Warszawy, to zawsze przyjeżdżam tutaj i kilka tych wspaniałych produktów ze sobą zabieram. Bo to nie dość, że jest dla mnie, jakby to nie zabrzmiało, smak sieradza, to oprócz tego jest to smak dzieciństwa. Wszystkie sery, jogurty, maślanki. To jest coś takiego bardzo typowego, co kupujemy na co dzień, ale nigdzie, w żadnym miejscu w Polsce nie smakuje to tak jak tutaj. I za to chyba w imieniu nas wszystkich mogę serdecznie podziękować i gratuluję tego rozwoju, bo to jest strasznie ważne dla sieradza i dla smaku. Dziękuję bardzo. Zaprośmy panią prezes Irenę Miedzińską, pana przewodniczącego Jerzego Strumińskiego, również pana prezesa Dariusza Ostrołucha oraz prezesa firmy Grafit, pana Ryszarda Mesa, o to, aby dokonali przecięcia wstęgi i uroczystego otwarcia magazynu. Państwo, oto ostatnie cięcie. Duże brawa! O błogosławieństwo Boże dla wszystkich pracowników, dla szefostwa, dla całego zakładu, aby sieradz był zawsze znany poprzez strumienie mleka.